Witam serdecznie hodowców. Jesteśmy u kolegi Krzysztofa Gładykowskiego w miejscowości Smętowo na locie z Kalisza Pomorskiego. Właśnie obserwujemy przylot. Dzisiaj jest 17 wrzesień. Kolega Krzysztof Gładykowski lotuje w oddziale Nowe. Jest ponad 100 hodowców w tym oddziale. No i właśnie mamy tu znowu gołębie. Kolega Krzysztof woła gołębie. Lot jest dosyć ciężki. Gołębie wypuszczono o godzinie 8 rano. Mamy powpół do 12. No teraz jakoś tam lecą, znaczy lecą już. Do kogo idą? No teraz lecą, Radek. Jo, no tam 10 minut, no. No niestety tutaj jastrząb trochę przegonił. Najpierw jeden, później drugi. Gołębie nie chciały od razu wchodzić, no ale myślę, że lot jest udany. Jeśli chodzi o kolegę Krzysztofa Gładykowskiego, na młode jeszcze zobaczymy, który będzie, ale na stare sezon bardzo udany. Wicemistrz oddziału. Ale później w następnym filmiku powiemy o jego wynikach, jaką metodą lotuje, jakich produktów używa, jakie stosuje. To będzie w następnym filmiku. Krzysztof Gładykowski to skromny hodowca. Także na pewno, jakich mamy wielu w Polsce, także na pewno wniesie ciekawe rzeczy dla hodowców, którzy zaczęli dopiero lotować i nie tylko. Na tym, drodzy hodowcy, będziemy kończyć ten filmik. Później kolegę Krzysztofa zapytamy się, jaką metodą lotuje, tak jak wspomniałem, jakich produktów używa, od kiedy. Dobry lot.